Zna Pan okoliczności związane z wprowadzeniem tej uchwały o pozbawieniu prawa do trofeum? Takiego czegoś nie ma. W ogóle takiego czegoś nie jak można pozbawić trofeum. To można ukarać, można... Nie ma czegoś takiego jak pozbawienie prawa do trofeum. Czym pozwany Pan Wójcik zajmował się organizacją tuż dzików, indyków, wędlin na cele Polskiego Związku Łowieckiego? Oczywiście, że tak. Ja nawet mu pomagałem. Czy pozwany Pan Wójcik organizował też mięso i wędliny na cele prywatne Pana z***ego? Też Pan z***ski bardzo to lubi, bardzo często, ponieważ piekłem te rzeczy. I bardzo to lubię. Lubię i wielokrotnie ode mnie, jak ja wędziłem, bo robiłem też czasami kiełbasę. Ja robiłem wędliny z dziczyzny, tak? Tak. Z dziczyzny. I bardzo to lubił. Czy wiadomo Panu, aby Pan rozdawał mięso pracownikom bądź zawodzi kazali? A zresztą tego wątku, który Pani pyta, żeśmy nie skończyli. Pani pyta, czy Pan jakoś te wędliny woził dla Pańskiego? Już tym dysponował. Ale proszę Pana, czy Pan pozwany, czyli Pan Wójcik, te wędliny od Pana włożył Panu Wójcikiemu? Tak, wielokrotnie. Pozwany wielokrotnie przewoził wędliny ode mnie, dla powoda. Brał je również na imprezę. PZL, tak? Tak. PZL. Co ja robiłem, tak? To... Jak chciał, to się rozliczył, jak nie chciał, to się nie rozliczył. Ostatnio, to co pamiętam, miało tam kosztować tyle, rób. Ja ci nic nie mówiłem, oczy się wyparł. Wyparł się w oczy i ja więcej już na ten temat nie rozmawiałem, już nie robiłem. Jak robiłem, to powiedzmy przez kogoś tam coś. Ostatnio nie zapłacił. Ostatnio nie zapłacił, poszedłem do sekretarki, sekretarka tam jedną, drugą, czy nawet tego nie. A Pan Wójcik w oczy mi się wyparł, że ja z Tobą nie uzgadniałem. A kto Panu zlecił wykonanie tych wędlin? Pan Wójcik. A skąd Pan brał mięso do tych wędlin? Mięso do wędlin, albo Pan Wójcik, albo tutaj kolega. Ktoś, albo odbierałem w tym w zarządzie. Mięso do wędlin dostawałem od powoda, albo od pozwanego, albo odbierałem zarządzie. Czy wie Pan coś na temat takiej sytuacji zaboru drewna ze Strzelnic? Pamiętam, było takie coś, że zabrakło drewna. Zabrał dla mamy przecież zabrał. Tam jeszcze chyba... Była taka sytuacja, że zabrakło drewna gdzie? U mamy i kolega zabrał to tam samochód ciężarowy cały naładowany. Że zabrakło drewna matce powoda, powód wziął samochód ciężarowy i co zrobił? No i zaniósł matce, bo to... Ale skąd to drewno zabrał? To drewno było na Szczelnicy. I zaniósł matce drewno ze Szczelnicy. A skąd Pan się o tym dowiedział? Pan widział, jak... Ja byłem na Szczelnicy w tym czasie. Byłem na Szczelnicy, bo na Szczelnicy bardzo często... Ja byłem w tym czasie na Strzelnicy. Jak ten samochód zabierał to drewno? Tak. Jak samochód zabierał to drewno. A kto wykonywał ten załadunek? Byli młodzi myśliwi, ja tego nie ładowałem. Ładowali go młodzi myśliwi? Młodzi myśliwi czy praktykanci. Kto mówił konkretnie, że to do matki powoda pojechało? Mówił sam kolega, że tam trzeba zawieźć. Ale Pan to słyszał? Słyszałem. Pan był po zarządził, które drewno i odjechał. Pan to widział, tak? Ja to widziałem. Otrzymaliśmy pismo. Od kogo? Z zarządu. Z zarządu? Że Pan nie masz jako rusznikarza. Wykonujemy pracę na rzecz Strzelnicy. Za tę pracę możemy z niej korzystać, nie płacąc. Czy zostało to w jakiś sposób konkretnie uregulowane, że konkretna ilość napraw w broni przestrzeni i konkretna ilość godzin korzystania ze strzelnicy? To wszystko regulowaliśmy z gospodarzem strzelnicy, który prowadzi po prostu gospodarz strzelnicy. On nam zlecał pracę i po prostu według wykonywaliśmy te prace. Pracę zlecał nam gospodarz strzelnicy.
Nie było, znaczy nie było takiego dokładnego uregulowania, tak? Ile strzelań za liczbę godzin, tak? Ogólnie, żeśmy jakieś tam, powiedzmy, godziny musieli wypracować. To jakie godziny panowie musieliście wypracować? No trudno mi powiedzieć, no jakieś po prostu w miarę możliwości te prace, no trudno mi określić. Trudno mi określić, ile godzin mieliśmy wypracować. A było takie jakieś porozumienie z rozliczeniem na godziny, czy nie? Godzinowo nie. Nie było rozliczenia. Ile godzin miał zająć pracę? Czyli 5 zł za wejście na strzelnicę, tak? Za wejście na strzelnicę płaci się 5 zł, a poza tym... Rzutki jeden niż w tej chwili oceny, to jest 50 groszy i tarcza 3 zł. Za rzutki 50 groszy. I tarcze na 3 zł. Czy takie jednorazowe wejście myśliwego na strzelnicę to jest jaki koszt? Tak średnio? Proszę Pani, to wszystko zależy od tego, ile materiałów dany myśliwiec zużyje. Jeżeli powiedzmy zużyje 100 rzutek, no to raczej suma razy 50 groszy daje to sumę plus 5 zł wstęp. Jest to ta suma. Koszt bytu na strzelnicę. Zależy od tego, ile zużyje myśliwy. Myśliwy przynosi własną amunicję, czy ma obowiązek kupić własną amunicję, własną broń. Myśliwy przynosi własną amunicję i własną broń. A czy Państwo sprzedajecie tę amunicję myśliwym? To znaczy, był taki okres czasu, że kandydatów, którzy nie mieli swoich opiekunów, sprzedawaliśmy. Kiedy to było mniej więcej? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Ja to było 5 lat temu, 10 lat temu. Nie przypomnę sobie. Był kiedyś taki okres, że kandydatom sprzedawaliśmy amunicję, ale nie pamiętam, kiedy to było. Swego czasu mówiło, kolega tu Wójcik może w tej sprawie więcej powiedzieć, bo to ta sprawa została tutaj przez niego wytoczona. Ja osobiście nie miałem możliwości, jeżeli coś takiego miało miejsce, nie miałem możliwości z tego korzystania i nie korzystałem. Ale sąd mnie pyta, czy Pan miał możliwość korzystania, czy słyszał Pan o tym, żeby Pan powód indyki, które... Nie, ja takiej sytuacji nie widziałem, nie słyszałem. Do domu. To znaczy słyszałem, że taki powód, kolega Wójcik taki problem zgłaszał. Słyszałem, że pozwany. Nic wspólnego. Zgłaszał. Iż powód. A to były indyki, czy... Ja nie wiem, po prostu nie wiem. To co zgłaszał? Co mówi Pan? To co jakiś druk, no. Że... Były kurczaki, po prostu ja nie mam zielonego pojęcia. No co z tym drobem miał zrobić? Nie wiem. No ale co? No co Pan Guzik mówi na ten temat? Coś Pan bardzo mało wie, proszę Pana. Za osobę zatrudnioną z Panem Guzikiem razem. Po prostu raz, że on miał być tu indyki, drugi raz miał być kurczaki. Takie były opinie. I to mówi Pan Guzik? I co się z nimi miało stać? Nie wiem. Proszę Pana, przychodzi Pan Guzik i mówi kurczaki, indyki, nie wiem. I to jest wszystko, o czym Pan Guzik mówił? Panie sędzio, do moich obowiązków... No proszę Pana, do Pana obowiązków to należy mówienie prawdy. Co prawda nie został Pan odebrany nie odebrano Pana przyrzeczenia, ale to nie oznacza, że nie będzie Pan ponosił odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, jeżeli takie zeznania będą nieprawdziwe. A nieprawdziwość zeznań polega również na zatajeniu prawdy, a więc proszę uczciwie powiedzieć, co Pan Guzik powiedział na temat tych indyków i nie mówić mi tutaj, że mówił indyki, a ja nie wiem, no. Panie sędzio, kolega Wójcik, no. Rzekomo miał przywozić te jakiś druk na jakąś tam imprezę. Ja w czasie tej imprezy prawdopodobnie chodziło tu o konkurs ten muzyczny. W tym czasie, jaki się odbywa, to w okresie letnim ja byłem pracownikiem na strzelnicy i na strzelnicy moje obowiązki pełniłem. I w tej sprawie tyle mogę tylko powiedzieć. A dlaczego Pan może, ktoś Pan zakazał mówić więcej? Nie. No to może, proszę Pana, no, Pan twierdzi, że Pan Guzik przywoził jakieś
indyki na jakąś imprezę. Ja tego nie na imprezach się często przywozi indyki i po co o tym mówić? Co było w związku z tymi indykami? Nie tak, że pan Wójcik uznał, żeby dzielić się z tą informacją z wszystkimi, a pan nagle dostał takiej amnezji tutaj. Nie wiem, bo tych rzeczy nie widziałem, bo to są rzeczy zasłyszane. Ale co pan zasłyszał? No, indyk, proszę pana, gdyby pan Wójcik mówił, że przywiózł pawie, to byłaby im to informacja nadzwyczajna. No. Może i byłaby też informacja. Ale to, że przywiózł indyki, to co to jest za informacja? No i co się z tymi indykami? Nie, co zarzuca? Nie wiem, bo tego nie widziałem. No ale co mówił pan Wójcik? Sędzia się nie pyta, co się z nimi stało. To... Słyszałem, że powód zgłasza, że pozwany zgłaszał, iż na jakąś imprezę przywiózł indyki. Czyli na jakąś imprezę przywiózł indyki. Dlaczego to była taka ważna informacja, że postanowił się podzielić z panem tą nowiną? Nie potrafię powiedzieć. Nie potrafię powiedzieć, dlaczego ta informacja była tak ważna, że postanowił się ze mną tym podzielić. Pan jest zatrudniony na umowę bezterminową czy terminową? Bezterminową. Bezterminową. Jestem zatrudniony na umowę bezterminową. Chyba pytanie było proste. Czy żalił się pan pozwanemu, że nie otrzymuje pan pieniędzy za kilometrówkę przejechaną? Panie sędzio, w pewnym okresie czasu rzeczywiście mnie to bolało i rzeczywiście z kolegą Wójcikiem na ten temat rozmawiałem, jak był pracownikiem, to rzeczywiście rozmawiałem na ten temat. Była taka sytuacja, że rozmawiałem z pozwanym na temat kilometrówki. No i co, mówił mi pan, że nie otrzymał pan pieniędzy za kilometrówkę? Nie, otrzymywałem za 250 kilometrów. Później po jakimś czasie dopiero mi przywrócono do 500 kilometrów. Proszę pana, żalił się pan panu Wójcikowi, że pan nie dostał pieniędzy za przejechane kilometry, czy nie? Oczywiście mu rozmawialiśmy o tym. Spodziewałem na temat kilometrówki, na temat tego, że nie dostałem pieniędzy za przejechane kilometry, a tylko za połowę, tak? Zobaczymy. Bo ile miał pan dostać? Za 500 kilometrów? Na zleceniu napisane było 500 kilometrów. No. Tak, a ile panu wypłacono? Przez pewien okres czasu płacono mi za 250. Na zleceniu miałem 500 kilometrów, a przez pewien czas płacono mi 250. A potem panu wyrównano? Czy nie? Później mi nie wyrównano. Proszę. Czy wskazał pan jakąś konkretną kwotę, którą by pan stracił z tego tytułu? Ja nie sądzę, to znaczy nie w tej chwili nie potrafię tego przeliczyć, nie? Mogłoby to być kwota 8 tysięcy. Być może tak. Nie pamiętam, ile wynosiła należność. Mogła to być kwota 8 tysięcy. Czy jest jakieś pytanie, świadka? Panie pomoc. Czy rusznikarze płacą za strzelanie na strzelnicę? Za wstęp nie płacą. Rusznikarze nie płacą za wstęp na strzelnicę. A za strzelanie? Mają wstęp na strzelnicę. Rusznikarze tak zdecydował, bodajże zarząd nasz. Tak zdecydował zarząd. A czy to jest zgodne z regulaminem, że ktoś, kto przebywa na strzelnicy, nie wpisuje się do książki strzela? Jest służnikarze mogą korzystać ze strzelnicy w godzinach pozasłużbowych strzelnicy. Mogą oni korzystać ze strzelnicy w godzinach poza służbowych strzelnicy. W związku z czym nie ma możliwości kontrolowania ich czasu przyjęcia, ich czasu pobytu, dlatego też nie jest tak jak jest. Nie ma możliwości kontrolowania ich czasu przyjęcia i pobytu. Czy to jest zgodne z regulaminem? Proszę Państwa, ja na ten temat nie będę się wypowiadał. Tak zostało to ustalone przez zarząd okręgowy i tak jest dotychczas. Proszę Pani, czy w czasie, kiedy Pan Dariusz pełnił funkcję łowczego okręgowego, czy zauważyła Pani jakby zmiany w funkcjonowaniu, czy to się polepszyło, czy jakieś środki pozyskaliście? Tak, tak. I to bardzo dużo. Przykładem może być siedziba, tam gdzie się mieścimy. Na pewno ogromnym przedsięwzięciem było... Z jakiej kadencji?
było wybudowanie strzelnicy. Zbudowano strzelnicę. Tak, budynek, tak, w Odmieńsku Mazurskiego Centrum. Również dzięki nową siedzibę, tak. Strzepowi korzystaliśmy z nowoczesnej pompy ciekła. Masę wniosków jest składanych, gdzie tak naprawdę tego wszystkiego pilnuje właśnie pan Zalewski. Uzyskaliśmy nowoczesne pompy ciekła. Mamy portal internetowy, w tej chwili on działa. Też była ogromna kwota pozyskiwana. Mamy portal. Mamy miesiące w Odmieńsku Mazurskiego, jest to kwartalny. A skąd te pieniądze są pozyskiwane? Z urzędu, znaczy z Narodowego Funduszu, z Urzędu Marszałkowskiego. Pieniądze pozyskiwane są z Narodowego Funduszu. Urzędu Marszałkowskiego. Jest to inicjatywa właśnie naszego szefa. Jest to z inicjatywy naszego szefa. Z tego czasu był również film o naszym okręgu PZL, na który też były pozyskiwane pieniążki. Organizowane są konkursy dla dzieci, gdzie też występujemy o pieniądze do Europejskiego Funduszu. Ten okręg w Olsztynce nadal innego okręgu, jak wypada w Stanach. Myślę, że jesteśmy jednym z najlepszych okręgów tak naprawdę. Żaden z innych okręgów w kraju nie jest przeprowadzane tyle szkoleń, ile u nas. Wiemy to na podstawie takiej, że rozsyłą biuletyny informacyjne i myśliwi z innych okręgów do nas dzwonią i pytają, czy mogą w to uczestniczyć. Myśliwi z innych okręgów też do nas dzwonią. Czy nie wiem, czy masz jakieś inne rzeczy przywozi do domu, które mówi, że dostał sponsorów, czy od kogoś tam, gdyby Państwo z tego skorzystać? No, jeżeli są jakieś obchody właśnie, czy wysiady myśliwskie, czy polowania zbiorowe zakończone wysiadą, to rzeczywiście zdarza się, że przywiezie do poczęstowania, to są naprawdę niechłe ilości mięsa, znaczy mięsa, przerobione, tak, dziczyzny, czy powiem, czy szynka. Jakie to ilości są te? Są niewielkie ilości. Wskazam, że przychodzi z różnych imprez. Niewielkie ilości. To jest tak do zjedzenia na dziczyzny, raz. To jest naprawdę do zjedzenia. Jakie to są ilości? Papruszka. Tak, zapakowana taka do... Kilogram, 10 kilo, 50 kilo. To jest do kilograma, kilogram, tak? Ilość jak około. To są symboliczne ilości. Czy słyszała Pani te zarzuty takie, które są kierowane pod adresem Pani męża? Tak, no one są powszechnie dostępne. Słyszałam wypowiedź, która była transmitowana 2 maja w ubiegłym roku. To jest komentowane szeroko. Słyszałem o zarzutach Poza przyjeżdżają na zawody strzeleckie nasi znajomi, koledzy nasze, koledzy myśliwi z Krakowa, z Poznania i mówią, że ta sytuacja jest komentowana szeroko, żeby już to myśliwe. Sytuacja jest szeroko komentowana w środowisku łowieckim. A jak to mąż przeżywa te zarzuty kierowane pod jego adresem? Jak to, co się w domu dzieje? No mogę powiedzieć, że męża znam od 25 lat, że jest osobą z natury spokojną, zrównoważoną. Natomiast w sytuacji, która ma miejsce obecnie, no, ta sytuacja wpływa niekorzystnie na stan psychiczny, na nasze relacje, bo... Ta sytuacja... To też nie wpływa na stany psychiczne, na nasze relacje. W napięciu to się przejawia w dobrze, jednak większej wybuchowości, większej nerwowości. Jest bardziej nerwowy, w relacjach oczywiście to rezultuje też na relacji również z chłopami ze mną. Ponadto, kiedy ta cała sytuacja zaostrzyła się, bo to też nie było w maju, to były już działania wcześniejsze. To, co zauważyłam, to kłopot z zasypianiem, wstawanie pracy. No i przede wszystkim wróciły sprawy żołądkowe, czyli nerwobóle. Zaś sypianiem. Nerwobóle, które nasz ma od dawna, ale wiadomo, że to są nerwobóle. Pojawiły się kłopoty żołądkowe. Czy Pani ma zostać wybrana na kolejną kadencję? Tak. To ile letni są te kadencje? 5 lat. Wybrana na kolejną kadencję. Proszę Pana, czy słyszał Pan o wypadku Pana Krawca na Strzelnicy? No oczywiście. Był Pan tam obecny? Nie. Słyszałem o wypadku Pana Krawca, ale nie byłem obecny.
akurat tego dnia, tego dnia akurat, był telefon ze strzelnicy, że jest wypadek. Teraz nie pamiętam kto, czyli koleżanka Dorota zebrała, kto się zebrał i do szefa, że jest wypadek na strzelnicy, został potem pan kolega Krawiec. No i ten szef mówi, czy po Katowie wezwany jest, bo to słyszałem. Odpowiadam, a nie wiem, z kim była, chyba czy z kolegą Wójcikiem, czy z kimś innym, mówi, że nie. No i natychmiast pogotowy, pierwsza rzecz, to słyszałem, a dopiero jak przez telefon, tak? Kto rozmawiał? Ja telefon, tak. Kto z kim? Szef, ale nie wiem, po drugiej stronie, czy był kolega Wójcik. Jak powód rozmawiał z kimś przez telefon. I zapytał, czy wezwana karetka. Zapytał, czy jest wezwana karetka. Jak powiedziano mu, że nie, to natychmiast kazał ją wezwać. Tak, bo z tego wynikało, że natychmiast dzwonić i wysłać karetkę za wiadomość. Czy szef pojechał tam na miejsce tego wypadku, pan czy pojechał tam na tą strzelnicę? Tak, oczywiście, no bo... Pojechał na miejsce wypadku. W takim razie, czy jedną z przyczyn wypadku była niewłaściwa organizacja pracy na strzelnicy? Mam myślę, że tak. Myślę, że jedną z przyczyn wypadku była niewłaściwa organizacja pracy na strzelnicy. Tak, jak pomyślisz. Również się domyśliłem. Również się domyśliłem. Korzystałem. Informuję, że przewodniczący tak poinformował. Przewodnicząc poinformował o przyjęciu takiego pisma z świadka, którego też jeszcze dano. W załączeniu przesyłam dokumentację zwolnienia lekarskiego, z którego wynika, że świadek Lech nie będzie mógł wziąć udziału w czynnościach procesowych w dniu 22 grudnia ze względu na chorobę. Uprzejmie proszę o przyjęcie nieobecności świadka za usprawiedliwioną z wyrazami szacunku kierownik działu prawnego i postępowania dyscyplinarnego Bogumił Wójcik, radca prawny. Dołączono tutaj oryginał zwolnienia lekarskiego w okresie od 21 grudnia do 23 grudnia w liczbie ze wskazaniem lekarskim, które może chodzić.